To taka pani Ania, Hania czy Srania, niech tam weźmie sobie, jak im tak zależy, niech weźmie do domu, do łóżka dzika. A nawet dwa nie chce weźmie. Niech bierze dwa razy dziennie pod prysznic, pazurki, wypindruje tam, niech weźmie, kurde, do żłobka zaprowadzi, do przedszkola, niepodległość. A tutaj jak szmaty ludzie na własne życzenie się Zachodowi sprzedają. Cześć, witamy w kolejnym filmie. Witajcie. Dzisiaj tak troszkę inaczej porozmawiamy sobie. Jak widzicie, może wozimy piasek tutaj z patelnią, ale to jest mniej ważne. Takie rzeczy będziemy nagrywać kiedyś, może w osobnym okresie. Inne jeszcze będą razy, nie ma teraz to takiego znaczenia. Chcielibyśmy się wypowiedzieć na temat sytuacji, co się dzieje teraz w naszym kraju w ostatnim czasie. Szczególnie w rolnictwie. Również zostaliśmy poproszeni o wsparcie AgroUnii, nowej organizacji rolniczej, która się dopiero buduje, nabiera siły i bardzo wierzymy, że się rozbuduje do takiego stanu, że wszystko ruszy i wywalczy tam wszystko, co żebyśmy mieli jak najlepiej. Przewodniczącym, prezesem, założycielem jest Michał Kołodziejczak. Kiedyś to była Unia Warzywno-Ziemniaczana. Dla tych, co nie wiedzą, sam nie wiedziałem. To jest ten gość, który często występował w telewizji po tych pierwszych strajkach na Dwójce w grudniu 2018. To też ich inicjatywa. Inicjatywa jego właśnie, w gazetach, w telewizji był tam pokazywany niejednokrotnie. Ja sam nie wiedziałem, dowiedziałem się dopiero, jak mi tam właśnie z tej Unii parę osób z zarządu się zgłosiło do mnie, żeby coś tam na ich temat właśnie powiedzieć. Żeby poruszyć, żeby się rozrośli jeszcze bardziej. Tak. I teraz wiem, i każdy pewnie będzie wiedział doskonale, kto tam gdzieś w telewizji trochę czegokolwiek słucha, ogląda. To jest ten gość. I właśnie, no można się tam do tej Unii zapisywać. I możemy wysyłać, napiszcie do nas gdziekolwiek, na Facebooku, w komentarzu, no nie w komentarzu, to nie bardzo. W komentarzu nie, bo się nie połapiemy, ale na Facebooku, może nawet maila, jak podamy. Różne linki jakieś, co tam będziemy jeszcze później opowiadali, podamy w opisie pod filmem. I można się zapisać do tej organizacji. Będziemy wysyłać formularze, jeśli ktoś właśnie nie poprosi, tam nie ma problemu. Notatki, plany są, działania, wszystko są mamy. Są inni ludzie, bardziej może od tego odpowiedzialni za to, ale my się też dołączamy we własnym zakresie, będziemy wspierać, ile się da. I co tu mogę powiedzieć? No, rozchodzi się głównie o ten cały ASF. Czy on tak naprawdę jest, czy go nie ma? No ponoć jest. Dziki padają, jakieś tam są ogniska na wschodzie. Świnie też również zarażone, chociaż od września już nie potwierdzono żadnego przypadku, żeby tam gdzieś tak coś występowało. Ale wszyscy utrzymują, że jest, że trzeba. No, też mi się wydaje, że jest w jakimś tam stopniu, ale nie takim jak się mówi. Był jak na głośno. Ale skąd on się wziął, powiedzcie mi? I czemu akurat na wschodzie kraju, nie na zachodzie? Jak wiadomo, Unia chce wykończyć nasze rolnictwo, to wszystko jest jasne i klarowne. Pod kątem pieniędzy, które oni zarobią, a nie my, żeby nam zabrać. Po głowie trzody chlewnej spadło z 11 milionów do 7. Nawet chyba mniej, jak możliwe, że mniej. Dane takie w głowie w tej chwili mam. Ostatnio nie wiem, tam już dawno nie patrzyłem. I wszystko się sprowadza do tego. I czemu oni, załóżmy, że ta Unia podłożyła gdzieś tego wirusa, jakoś tam w jakiś sposób, czy to jakieś zwierzę zarażone, czy jakoś tego wirusa, no nie wiem, czy nie znam dokładnie, jak to się rozprzestrzenia tam, no genetycznie, nie genetycznie, wirus po prostu. Jakoś, jak oni to podłożyli, to dlaczego akurat na wschodzie? No, no wiadomo, na zachodzie podłożą, to sami by się udupili. Na cały zachód by to dostał. Później by nic tak nie osiągnęli, bo by Hiszpanii sami. I tak w Hiszpanii było także. W Hiszpanii walczono z tym ileś lat. I zwalczyli tak, że nie ma ani jednej świni w Hiszpanii. I właśnie Michał Kołodziejski tutaj też zasłynął. Tam podczas tych takich niesprawiedliwego zabijania świn zdrowych, często loch, no wszystko co leci. No w Lubelskim. Zablokowali weterynarzy, nie pozwolili tam dojechać i świnie zostały uratowane. I nie zachorowały. Nie zachorowały właśnie. Profilaktycznie, ja rozumiem. Dobra, bijecie te świnie, to weźcie, zapłaćcie tym chłopom, żeby chociaż na tym
zarobi, chociaż wiadomo, na zero. Na zero. Wiadomo, jaka jest teraz cena. Zero i nawet minus z tego zostaje. To weźcie tym chłopom, chociaż zapłaćcie jak trzeba, a nie takie coś. I właśnie oni zablokowali to, a później cała fala strajków w ciągu 24 godzin, te największe strajki, które 34 tam... 34 bodajże w kraju. 34 strajki zorganizowali w ciągu 24 godzin. Internet się wziął, wszyscy się skrzyknęli i zrobili. Tylko to trzeba jeszcze bardziej walczyć, bo tak to można sobie gadać. I druga sprawa, o tych dzikach. Już celebryci tam się już burzą, że dziki będą zabijać wszystkie. Właśnie, że nie wszystkie. W ogóle nawet jakby był plan na wszystkie. Czy są w stanie wybić wszystkie dziki? Nie ma szans. Kraj jest, no nie jest jakiś mały, ale załóżmy, że oni planują wszystkie. Zawsze gdzieś tam coś zostanie. Przejdą z innych krajów przez granicę. No paszportów nie sprawdzają, jak to ta, jeden już youtuber właśnie powiedział. Mój imiennik Grzesiek Bardowski. Zapraszam też do obejrzenia, bardzo mądrze wszystko tam wytłumaczył. Jak w ostatnich latach był, zawsze jest odstrzał dzików. Od, sezon jest od marca do marca, tak? Tak. Dobrze mówię. I w tym roku jest, w marcu jak się kończy ten cały sezon, jest do odstrzału 210 tysięcy, z czego 190 tysięcy już jest odstrzelone. I gdzie ta afera, o co chodzi? Rok wcześniej 282 tysiące. Jeszcze rok wcześniej 310 tysięcy odstrzelono. Także tendencja i tak jest spadkowa, a te dziki się mnożą 200, nawet ponad 200% przyrost naturalny. Także wiadomo, co by było, gdyby tego w ogóle nie odstrzelano. I ci ludzie nagadają w tej telewizji, ludzie bez własnego tam rozumu, pojęcia o rolnictwie, nie mają związania z tym, to o takich sprawach nie wiedzą. Nasłuchają się i później gadają, udostępniają takie rzeczy tam już. Małe dziki. Bo żeby szkoda było. Cały Facebook, wszyscy. To taka kuczą. Pani Ania, Hania czy Srania, niech tam weźmie sobie, jak im tak zależy, niech weźmie do domu, do łóżka dzika. A nawet dwa nie chce weźmie. Niech bierze dwa razy dziennie pod prysznic, pazurki, wypindruje tam, niech weźmie, kurde, do żłobka zaprowadzi, do przedszkola, jak tak zależy. To chociaż wtedy wirusa nie złapie, jak będzie tak dbany. Jak wezmą pod odpowiedzialność swoją, to nikt nie będzie strzelał. Coś tam się burzą do rolników o bioasekurację, że tam niewłaściwie robią, no ale tacy mądrzy są, to niech staną, niech myją tam te świnie w tych gąbeczkami. Środkach gąbką, niech tam mają pieniędzy tyle, to niech ludzi im dadzą, jak są pomóc bardzo charytatywni się znaleźli. To do udostępniania wszyscy pierwsi. Udostępniają tutaj nawet właśnie w naszym terenie, dużo widzę takich postów było, małe wiadomo dziczki, no fajne takie z tymi paseczkami czarnymi jeszcze, a później taki sam człowiek, który to udostępni, w lesie gdzieś pod samochód mu dzik wyskoczy, pieprznie dzika i już później narzeka, a dziki szkodzą, wiadomo, wirus, no to teraz najważniejsza chyba sprawa, ale na polach druga sprawa, jak jest pustoszenie, ryją wszystko. A kukurydzę to prawie jak po nawigacji wyżerają. Kukurydzę, później nawet głupie jakieś tam już piosenki są, jak dzik kukurydzy, tam żołędzie, takie sprawy, no. No bo to jest dzik, no. Nie jest to środowisko. I gdzie ci ludzie byli wtedy, jak wybijali właśnie te świnie żywe, zdrowe świnie? Tam nie było szkoda, locha prośna na oproszeniu. Załóżmy dwa dni do oproszenia, nie przyjechał pan weterynarz, wybił wszystko. To gdzie nikt wtedy się nie burzył. Ja na swoim Facebooku udostępniłem filmik właśnie od osoby, która jest w tej organizacji w Agrounii i tam jest właśnie bardzo mądrze to wszystko napisane. Właśnie też tak solidnie tam chłopak powiedział, wszystko napisał. Bardzo prosto, dosadnie. Świnie mordowali, a dzikami się przejmują, który jest szkodnikiem. Świnie jedzą i właśnie tu też jest problem. Dlaczego z zachodu sprowadzane jest? Tańsze mięso jest może. Z zachodu, ze wschodu tam blokowała właśnie też Agrounia. Z wschodu zablokowali z Litwy właśnie chłopaki. Też z czerwonej strefy. Z czerwonej strefy. A z zachodu jest sprowadzane mięso. Ceny w sklepach i tak ludzie narzekają, że jest drogo. No to jeszcze biorą to i gdzie te pieniądze, które gdzieś tam giną? Kto na tym zarabia? Zachód. Musi wszystko na zachód uciekać. Ja jestem tego zdania, że powinni ograniczyć w ogóle ściąganie produktów, które w kraju jesteśmy w stanie wyprodukować. Po co to brać, jak możemy produkować i wszyscy byliby wtedy zadowoleni. Uczciwie, nawet gdzieś tam głos był, słyszałem,
no nie jest to potwierdzona informacja, że z 97 roku ci głodni gdzieś tam z Belgii czy skądś przywieźli mięso do Polski, bo gdzieś tam za dużo mają oni tego, no to już w ogóle nie mam pojęcia, czy to jest, że jest przydatne takie mięso, ale gdzie tam im się te terminy kończą, muszą się do maja czy do kiedyś tam pozbyć tego i później wy to jecie, ludzie w kraju. Sprzedawane jako naturalne bio i jeszcze tak. Nie wiadomo co. Po co to brać? Banany, jakieś ananasy, rozumiem, nie rosną w kraju, nie taki klimat. To się kupuje, nic dziwnego, ale po co takie rzeczy ściągać? Teraz jest taka nagonka na trzodę chlewną, zaraz przejdzie na bydło mięsne, na wszystko, no. I wszystko się skończy i nie będzie u nas nic, wszystko będzie... To samo jest z maszynami. Jak wiecie, ja jestem bardziej za polskimi maszynami. Dużo maszyn, u niej naprawdę chwalimy firmę, dobre maszyny są. I jakby wszyscy kupowali te maszyny polskie, to by mieli szansę i fundusze udoskonalać to do takich już naprawdę, no jakieś tam czasami są bolączki, że gdzieś jakieś ustawienia trudniej są do zrobienia, jakieś tam odmiany, czy klucze coś są potrzebne, żeby ustawić, zamiast tam jakieś korby czy pierścionka, żeby tylko przerzucić głębokość, wypłycić. Ale no ludzie tak... Jest to wszystko do zrobienia, i do jeszcze, ustawienia. Co mnie najbardziej denerwuje. Ludzie kupują, załóżmy, dobra, bierze tego Lemkena czy coś na pokaz. No marka, 3 razy droższe od polskiego pługa. To kupiłeś to, to weź już chociaż ustaw ten pług, żeby on orał idealnie. Bo jest wstyd, jak ja widzę, ludzie drogim pługiem jakimś nie wiadomo jakim orzą, czy jakąkolwiek maszyną. I on robi szajs za sobą. Babole pozostawiane. Ja masz polską maszynę, ustawię i naprawdę na terenie rzadko się spotyka, żeby ktoś tam zrobił jakoś porównywalnie. Nie chcę się chwalić, ale no naprawdę, ustawić maszynę, jak już tak za nią przepłaciłeś. Ale no i wtedy Polska, no będzie wszystko w stanie się rozwinąć, a tak co? No, to samo, mam też taki plan, jak w ogóle polska motoryzacja, wiadomo, padła, nic nie mamy w tej chwili. Kompletnie. Ciągnika nowego, no to no Ursus, tam mamy parę tych firm, Ursus, nie Ursus. Osobiście akurat nie kupię, bo nie są tego warte. I tak naprawdę składaki tyle, że robią przy nich polscy pracownicy. Z maszyn takich jako sprzętu jest czego wybierać, to tam no naprawdę w miarę można. Tylko no, wspomagać te fabryki, jak się rozwijają i jakoś by tam były konstrukcje. A wszystkie reszta, wszystko padło z takich no, napędowych bardziej takich sprzętów, że tak powiem. Tutaj z okolicy też. My jesteśmy z okolicy Jelcza, pod Wrocławiem, no to Jelcz wiadomo, każdy zna, samochody ciężarowe. Wszystko padło, Jelcz stary, autosan, Bizon, Ursus, stocznie, nie stocznie. Do zera. No, autosan niby coś tam jest, z tego co wiem, jedyny, że jeszcze polskich coś tam ma państwowych udziałów. Ursusa też od... Ursusa właśnie w ostatnim czasie sprzedano za 34 miliony, nie wiem komu. Ułamek. Nie wiadomo kto. Zachodni jakiś inwestor, z czego kraj mu jakąś dotację dał, Polska. 20 milionów chyba, sami siebie sprzedali. I jak ludzie kiedyś, Polska była spichlerzem Europy, walczyli i później były zabory o niepodległość. I gdzie teraz, co to teraz jest? No, wywalczyli przodkowi nasi niepodległość, a tutaj jak szmaty ludzie na własne życzenie się Zachodowi sprzedają. Zbierają ich i jeszcze im się to podoba. Lepiej tego nie mogłeś mieć. Było tak nieraz. No szkołę już skończyłem, ale coś pamiętam z lekcji historii, że już czasami pod zaborami ludzie niewykształceni mieli już dosyć, nieważne im było pod kim oni będą, kto będzie ich, w jakim kraju będą, kto będzie rządził nimi. Oni swoje robili już mieli dość. I tak samo tu może być. Jak ludzie chcą tak zachodnie to wszystko i tak i później im to nie obchodzi. Wszystko im tam obojętne będzie. Tak. Nie patrzą na to, no nie patrzą w ogóle, nie zwracają uwagi na ten nasz kraj, jak on się trzyma. Ja tutaj, my jesteśmy z terenu, gdzie rolnictwo praktycznie całkowicie wyginęło. Na każdej miejscowości jest tam gdzieś jeden, dwóch, co ma 100-200 hektarów, czy tam no więcej, czasami rzadziej. I resztę ziemi na wsi tam obrabiają, jeszcze właśnie się wpychają ci, co, którzy mają po 1000 hektarów, 5000, czasami więcej. Biorą kawałeczki po hektarze, czasem nawet nie. Przebijają w dzierżawach, w cenach, pieprzają się.
często też jakiś tam się słyszy, polityk kupił jakieś PGR, przejął, coś tam, no zachodni inwestorzy to już w ogóle jest całkiem niepoważne, chociaż ci politycy też sterowani pod zachodem, wszyscy tam pachołki są. I co, on kupi później, chłopom ziemię pozabierają, uczciwie czy nieuczciwie, wedle przepisów, chłop później narzeka, to masz tą politykę, zajmuj się nią tak jak powinieneś. Później wszystko było tak jak należy, a później nie. Chłopom tą ziemię rozdysponować będzie, każdy swoje robił, każdy będzie zadowolony, a ty tam rób jak już ci za to płacą, a jestem tego zdania, że za politykę nie powinni płacić, powinni tylko ludzie tam iść, rządzić uczciwie i pilnować, żeby kraj cały dobrze funkcjonował. Ludzie powinni iść tam z powołania, a nie dla kasy, większość tam jest dla kasy jakiejś. I oni mają w większości swoje właśnie firmy, jakieś tam przedsiębiorstwa, że im pieniędzy nie potrzeba i jeszcze kroją tam kraj. I po co to jest? I tutaj właśnie też u nas, tak jak mówiłem, no jest mało gospodarzy, rolnictwa to praktycznie, no ciągnik na wiosnę ciężko spotkać. My tam gdzieś, no na każdej wiosce jakiś tam jeden jest większy przeważnie, chociaż na niektórych to też takie, no nie będę mówił nic, ale no kto mnie zna, wie o kim mówię też. I tak to jest, no. Szkół rolniczych nie ma, bo wszyscy się wywalili, poszli gdzieś do roboty, do zachodnich firm, jak to się porobiły te strefy ekonomiczne, na których my też czerpiemy pieniądze, no bo trzeba się jakoś wspomagać. No jeździmy w transporcie, różne usługi, no teraz piasek włożymy. No też byśmy chętnie nie robili nawet tego, robić sobie w rolnictwie tylko tam to, co lubimy, kochamy i nikomu się tam nic wtedy nie działo. A tutaj też ostatnio 2 hektary pola mi się trafiło, już tak dość zarośnięte. Krzaki, sosny, brzozy. Oczywiście właściciel tam miał już wszystkie pozwolenia, żeby to usunąć. No to wzięliśmy się za to, wyrywamy manitu, tniemy, no na opał będzie tam wyschnie drzewo, wiadomo. Też drzewo jest potrzebne. Nie będziemy marnować. Kiedyś tam zjechaliśmy sobie, jak wcześniej jeszcze jasno było. Nasza miejscowość ma fanpage na Facebooku i gdzieś tam przypadkiem ktoś z rodziny mi pokazuje, popatrz co tam jest, jakieś posty, że wichura przyszła, takie podgadywanie, powywracała drzewa, część już z nich pocięła. Ta wichura pocięła i wywiozła. Wywiozła już część. Ludzie, kiedyś wszyscy, na każdym podwórku było parę krów, jakieś tam, każdy miał parę hektarów. Każdy kawałeczek był zagospodarowany. I to nawet wiem, że ludzie, którzy są po szkołach rolniczych, takie rzeczy piszą tam na tej stronie. I jak tak, ja chciałbym bardzo iść do szkoły rolniczej, nie miałem nawet gdzie za bardzo, bo nie ma, przez takich wszystko pozamykali, bo wszyscy się na to wyrypali i mają spokój. Robią po 8 godzin. I jedzą zagraniczne mięso. I sprzedają nasz kraj. I takie gadanie, a w ich geście powinno być tą ziemię właśnie pilnować, żeby ona nie doszła do takiego stanu jak jest, że ja się muszę męczyć po iluś tam, nie wiem, 20 czy 30 latach, to tak jak ten kawałek, o którym mówię, zarasta to. Powinni to dbać, żeby to było właśnie zrobione. Gdzie w Wielkopolsce takie rzeczy by ktoś usłyszał, żeby ugór stał, w ogóle jest niemożliwe, a jeszcze zarosnąć drzewami to już jest w ogóle karygodne. A żeby ktoś coś z nim robił, jak już by był, ktoś coś z nim robi, jeszcze żeby mieć z tym problem, to już w ogóle. No jak tak można? Dobra, my się chyba musimy żegnać chwilowo, może jeszcze tam później. Bo jedziemy coś zjeść, ja sobie tak w głowie jeszcze ułożę myśli, bo mam naprawdę dużo do powiedzenia. Denerwuje mnie ten temat i zobaczymy, no jeszcze później powiem. No nie jest łatwo tak do kamery mówić, tylko mówić. Wszystko z pamięci. Łatwiej dialog jednak jest prowadzić. Ten coś powie, drugi powie. A no tu mówię już zawzięcie parę minut, już gardle zasycha, ale zjemy coś i będziemy jeszcze mówić. Nie wiem nawet ile minut mówimy, ale będziemy mówić, bo to nie jest takie coś dobre, co to się dzieje. No, trzeba poruszyć te tematy. Także chwilka przerwy i wracamy z powrotem. No, do później. Jesteśmy z powrotem, pojedli, popili i jadą dalej. No i tutaj tak jest też, strajki są, a u nas wszyscy się z rolnictwa wymiksowali, nawet nie ma z kim strajkować. Najbliższe strajki to gdzieś, nie wiem, chyba w Opolskim, no to mamy tam koło Stówy nawet. No tak albo nie ma dosłownie lepiej. Blisko, żeby nawet podjechać, bo byśmy podjechali. Podjechali, coś tam swoje podjechali. A tu ludzie się wywalili, spokój mają. Poszli do firmy. Oni poszli. Był u nas Jelcz właśnie, ludzie pracowali, tam mieli gospodarki, bardziej ich rodzice, może jeszcze, no to jeszcze po dziadkach, nie dziadkach, pradziadkach. I
tam mieli to i to. Później no, gospodarka już tam się nie chciało, bo robota dobra była w Wielczu, gdzieś w zakładach. No to polikwidowali to. Później w 90-tych latach wiadomo, Jelcz padł, wszystko popadało. I poszli ludzie, później jakoś parę lat się tam musieli pomęczyć. I jak już nastały te lata, już Unia wchodziła, te wszystkie fabryki się posprowadzały. Ekonomiczne. No, to tam ludzie jakoś swoje zarobią może tam i im tam jako tako jest dobrze, nie protestują nic, no ale kto się dorabia na nich, no gdzie pieniądze wychodzą. I później, tak jak u nas w powiecie, jest coś ponad 300 sztuk bydła chyba w całym powiecie, gdzie u nas jest no, ponad 100, niecałe 150 sztuk. No to pomyślcie sobie, ile kurde, co to jest? Świń to już w ogóle, tak żeby ktoś trzymał tutaj w powiecie, no tak zarobkowo to nie bardzo, nie kojarzę, żeby tam, gdzieś tam pewnie mało kto dla siebie trzyma, co dopiero zarobkowo. Dla siebie nie trzymają, kupią kurkę na jajka, nawet już się nie chce. I później się ludzie dziwią, że nakupią w sklepach tego z antybiotykami, sterydami, z danin, nie danin mięsa, choroby, raki, później leczenie. Nie wiadomo co. I tak to jest. Tak samo, no jakby to wszystko zrobić, żeby było dobrze. Przetwórstwo odbudować, żeby przetwarzać te produkty. Swoje. Bo nie sztuka pszenicę czy świniaka wyprodukować, to nie jest sztuka. Ale nie ma już popytu na takie coś surowe, żeby to sprzedać łatwo. Już później takie cyrki się dzieją. Wyprodukować, przetworzyć, właśnie gdzieś sprzedać, później to już do Chin, jakieś rynki szukać. Wtedy i rolnik korzystnie dostanie i w kraju zostanie trochę kasy, a tak wszystko się rozchodzi gdzieś po bokach i... A tak to wszystko się powykańcza, będą z Chin, zamiast do Chin wozić, to będą jeszcze tu z Chin kurczaki ciągnąć, jabłka, wszystko. Od ruskich węgiel ciągną, gdzieś tam ostatnio słyszałem, po 400 zł za tonę węgiel, od ruskich u nas tam coś koło 1000 chyba jest. Wszystko co tam państwowe te elektrownie, ciepłownie opalają ruskim, a tutaj obywatelom dopieprzają cenę, bo polski węgiel, bo tam na tym jeszcze coś chcą wycisnąć już. No mało kto chce ruski kupić. Zachodnie tam jakieś korporacje, kopalnie powykupiły i tak to jest. I druga sprawa. Że nie mamy swoich właśnie takich sprzętów, wszystko popadało. Ja bym tak myślę, najporządniej byłoby tak zacząć od silnika, skonstruować jakąś gamę całą silników takich większych do kombajnu, do samochodu ciężarowego. I właśnie bym zaczął od samochodu ciężarowych na początku. A jest tych politechnik, tego wszystkiego? Robią na Politechnikę jakieś tam prototypy, konkursy dostaną, kupoty wysyłają. Może czasami jakieś tam, no wszystko jest potrzebne, ale no i też przeważnie nic z tego nie wychodzi. Zrobić porządne silniki Euro 6, żeby Unia zaraz się nie doczepiła, że nie może być dopuszczony, bo nie ekologiczny, czy coś, dopracować. I pierwsze co samochód ciężarowy bym zrobił. Wiadomo, większość i tak jedzie na osprzęcie, tam na skrzyniach w mostach, tak dalej, wszystko od firm zewnętrznych biorą, CTF-y, nie CTF-y i tak dalej. Zrobić, skonstruować ramę do tego, kabinę, jakichś konstruktorów mądrych, wykazaliby się, dopracować i to by było takie pierwsze, najprostsze, chyba mi się wydaje, jak byłby silnik już do zrobienia. I później swoje. Druga sprawa, kombajn zacząć robić. Silnik z samochodu nadawałby się również do kombajnu, już tak wcześniej to wszystko konstruować, żeby to w miarę ta charakterystyka, wszystko się zgadzało. Kombajn nie jest aż może, jak się wydaje, bardzo trudny. Zrobić jakiś klawiszowiec taki odpowiednik, no nie wiem, tam Lexiona 540 i tak no, dalej, taki u nas taki właśnie kosi. I coś takie dla większości gospodarstw by takie już było akurat. I oczywiście robić tam mniejsze, większe. No większe to już by musieli w hybrydy wchodzić. No to też mogą, ale no załóżmy, zacznijcie od podstaw. Na tym silniku hydrostaty i wszystko. No tak większość firm tak samo bierze z dostawców zewnętrznych. A później się bawić, jakby się takie coś rozwinęło, bawić się już swoje, po co brać od kogoś, robić swoje. Opracowywać, prawie. Chociaż nie zawsze się opłaca, ale można czasami, jakby mieli fundusze, pokazać, że można polskie. I później, załóżmy, ciągnik jakiś próbować. No jakby ten silnik się nadawał, załóżmy, tam mieliby ileś silników w różnych mocach. Próbować ciągniki robić. No to tak jak Ursus, nie Ursus, robią te ciągniki, ale to składaki są, chyba nie wiem nawet.
no to zróbcie ten silnik chociaż ten polski do tego i jakoś to próbujcie ciągnąć. Zaraz w Chinie próbować wszystko, mosty, jakoś to udoskonalać i tak pomału, później już by to ruszyło może jakoś. Jak samochody osobowe, no to też nie próbują. Prosta maszyna też. Wszystko się porozchodziło w cholerę. Mieli Warszawę odbudowywać, syreny, jakieś tam były projekty i to tak wszystko stanęło. No i nic, no, no co tu można mówić dużo. A za taki kombajn polski, myślicie, żebym nie chciał, no jakby to zrobili coś porządnego, to bardzo chętnie, jakby taki polski sprzęt był właśnie porządny, wszystko, cała gama, już dosłownie, że nic nie trzeba z zachodu dać, co byśmy robili. No pięknie. Nieważne, czy to by się nazywało ten kombajn przykładowy, załóżmy Bizon, czy jakoś, ale żeby to było polskie. Wiadomo, AdBlue, EGR-y, DPF-y, wszystko nam powrzucali. Normy wszystkie, no ale no to już chcą tak, to im to zróbcie, żeby nie czepiali się. Chociaż czy to akurat jest takie ekologiczne, jak się wydaje, jak to trzeba wszystko wyprodukować też. Tak. To nie służy do końca użytkowania takiej maszyny. Trzeba wymienić to. Później utylizacja, energię wszystko kosztuje. Wyprodukować tą część zamienną, gdzie taki Ursus, zrobili go, zrobiło się kapitalkę, jak już tam się wysłużył i to chodzi dalej do lat dzisiejszych. Bizony, wszystko. A co te nowe warte są? Elektronika się zepsuje. Coś tam, nie ma już nawet co remontować. No i co? Teraz wszystko idzie na ilość. No co, no myślę, powiedziałem co myślałem. Więcej nie ma co mówić. Jak ktoś tam może taki ma też jakieś takie pomysły, no to konstruować coś, próbować. Jakieś tam naukowcy od takich spraw, próbujcie coś. Bo jak nie ma na co czekać. Jak zrobicie takie coś porządne, no to będzie można nawet i wpchać jak kiedyś na zagranicę, nie zagranicę. No nie mówię, że wszystkie sprzęty muszą być polskie, udane. Tak zawsze było, że coś było lepsze z tego kraju, coś z tego. I tak jak na przykład przystawki do Bizonów. Przyjeżdżały z Węgier, Bizony jechały na Węgry, kupowali Węgrzy od nas je, a przystawki tak naprawdę oddawali w rozliczeniu. W Płocku tego kupę stało, nawet ludziom za darmo potrafili wciskać gdzieś tam, no za grosze to kombajnu, że to brali, ale nikt tak kukurydzy wtedy nie uprawiał jeszcze, żeby to takie było bardzo użyteczne. Potrzebne. No i to tak jest. Może tam się gdzieś powtórzyłem już niejednokrotnie w innych, na innych kanałach były podobne tematy, ale no wiadomo, każdy kanał jakieś inne grono innych ludzi ogląda. No gdzieś dotrze do innej, do większej ilości, no to choćby może parę osób, ale i tak zawsze warto. Gdzieś ktoś tam usłyszy coś, no. Usłyszy, dalej przekaże. Także już po przerwie już bym od nowa zaczął tą samą gadkę. To chyba nie ma co już gadać, no opowiedziałem co wiedziałem. Aha. I tyle, no będziemy się żegnać. Jak coś potrzeba, piszcie gdziekolwiek, tylko piszcie konkretnie, co potrzebujecie. Tak jak na Facebooku gdzieś tam. Ja staram się być właśnie blisko ludzi. Niektórzy youtuberzy tam tak się nie chcą właśnie. To izolują od społeczeństwa. Piszą do mnie ludzie, coś pytają, ale to piszcie. Cześć, tam mam pytanie, coś tam napisz. A niektórzy siema, ja mu oczywiście siema. I później tak do wieczora będziemy się łapać, zanim to w końcu dojdzie, że naprawdę coś. A większość takich to tylko chce pobajerować sobie, bo nie ma co robić. A ja nie mam czasu, za dużo ludzi. Tak samo na Snapie, no. Ja dodaję was wszystkich. Podobają wam się snapy moje, co udostępniam na story, no to oglądajcie, bardzo proszę, cały czas dodaję coś, nawet z tej akcji coś tam wrzuciłem, później znowu będzie, ale nie wysyłajcie mi tyle naprawdę, bo ja choćbym chciał, nie jestem w stanie tego wszystkiego tak obejrzeć, ja tylko klikam i to mnie bardzo nawet denerwuje, no bo to nie ma sensu takie coś. 130 powiadomień w godzinę, czy no, nawet nie, to tylko włączę internet, jak nie jestem cały czas pod wifi, czy tam internet wyłączę, no to jest później katorga, chcę zadzwonić, to mi telefon wariuje, bo wszystko tylko pik, pik, pika te powiadomienia, nie? Także zrozumcie to, no. Ja jestem pomocny, ale tylko naprawdę, żeby to było z sensem coś, a nie takie pieprzenie. No, to nic. Także żegnamy. Na razie, trzymajcie się, cześć. Na razie.